Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem Wam o tym, co się stanie, jak będziemy ładować baterie w samochodach elektrycznych do 100%, jak zachować jak najdłuższą żywotność oraz to, co się stanie, gdy będziemy źle eksploatować baterie, jaka jest żywotność, czy po 200 tysiącach kilometrów są baterie do wymiany i ile taka wymiana kosztuje, czy ktokolwiek kiedykolwiek spotkał się z czymś takim, że musiał na własny koszt wymieniać baterie w Tesli czy w innym elektryku. O tym dzisiaj sobie porozmawiamy, a ja zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do mojej wypożyczalni EV Rent, w której możecie się przejechać naszym najnowszym samochodem we flocie. Jest to Tesla Model X Plaid, w której właśnie siedzę z wolantem, tak jak tutaj widzicie. Jest to samochód, który ma 1020 koni, 2,5 sekundy do setki i tym samochodem możecie się przejechać ze mną na przykład, albo kimś z mojego zespołu na terenie Łodzi i Warszawy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie filmu macie link do oferty, kontaktujcie się. Taka jazda testowa to nie tylko sama jazda, ale to też wiedza, doświadczenie moje, no i szkolenie, które Wam po prostu robimy w trakcie takiej godzinnej lub dwugodzinnej jazdy, także zapraszam serdecznie. Zaczniemy sobie od tego, że Tesla ma dwa rodzaje baterii w tym momencie. Jedne to są zwykłe baterie litowo-jonowe, drugie są to baterie tak zwane LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe. I te baterie nawet dokładnie Wam pokazywałem, jak wyglądają na targach w Monachium kilka tygodni temu. I te dwa rodzaje baterii mają jedną bardzo dużą różnicę. Pierwsza jest taka, że te pierwsze baterie należy użytkować w zakresie do 80%. W tym zakresie one po prostu pracują najlepiej, a drugie baterie, te LFP, to są baterie, które można ładować do 100%. Ich żywotność to jest około 15 tysięcy cykli ładowania, z czego przy tych zwykłych, takich litowo-jonowych, to jest tak jak producent podaje, około 3000 cykli ładowania, czyli takich cykli pełnego ładowania i rozładowania. No i teraz jak sprawdzić, jaką macie baterię? Są na to dwa sposoby. Możecie wejść w ustawienia samochodu i wejść sobie w ładowanie. I w ładowaniu, tak jak teraz widzicie, macie, tutaj akurat jest to X-Plaid, więc mamy tutaj tą zwykłą baterię, więc widzimy, że mamy tutaj ładowanie na podróż i na jazdę codzienną. Czyli, tak jak mówiłem, Tesla tutaj zaleca ładowanie do 80% na co dzień, a jak jedziemy w podróż, to wtedy do 100%. W przypadku baterii LFP nie będziecie tego mieli, będziecie mieli po prostu procenty, więc tam nie będzie żadnego ograniczenia, że należy ładować do 80%, a nawet będzie taki komunikat, że raz w tygodniu jest zalecane ładowanie do 100%. Więc tak możecie rozróżnić, jaką macie baterię, plus możecie sobie wejść na taką stronę, jakby taki dekoder numerów VIN w Tesli, możecie wpisać tam swój numer VIN, dowiecie się, z jakiej fabryki jest samochód, jaki okres produkcji, jaka jest bateria między innymi, więc w ten sposób możecie sobie to sprawdzić. Sam Elon Musk kiedyś powiedział, że najbardziej optymalne ładowanie to jest ładowanie do 90%, dlatego że przy pełnym naładowaniu nie działa rekuperacja. Tak jak wiecie, samochody elektryczne są wyposażone w system rekuperacji, czyli po prostu silnik działa w odwrotną stronę. Zamiast napędzać koła, to jakby odbiera z nich tą energię kinetyczną i działa jako generator i ładuje baterię. I wtedy, jak mamy 100% baterii, to po prostu, powiedzmy, ten generator nam nie działa, dlatego że nie ma gdzie pakować energii. Po prostu nasz zbiornik jest pełny, nie ma gdzie naładować, więc musimy wtedy wykorzystywać klocki hamulcowe. Dla mnie to jest taki trochę argument, powiedzmy, z czapy, dlatego że to nie działa tylko przez chwilę, więc jak naładujemy na 100% samochód i to ładowanie rekuperacyjne nie będzie dostępny na początku, no to powiedzmy, że przejedziemy 5 km, no to to ładowanie za chwilę się aktywuje, w sensie to hamowanie silnikami się aktywuje, bo się samochód lekko rozładuje, więc to jest taki argument, który nie do końca do mnie dociera, ale Elon Musk tak powiedział, że po prostu ładować do tych 90% i jedyne, co się tutaj sprawdza, no to jest to, że ta żywotność jest dłuższa, bo no aż tak mocno nie eksploatujemy tych ogniw, więc ładowanie do 90% czy 80% bardziej bym traktował jako taką oszczędność i jakby zdrowe podejście do tych ogniw, niż to, że nie można hamować rekuperacyjnie i że samochód po prostu nie będzie, będzie musiał korzystać z klocków hamulcowych. W przypadku baterii LFP jeszcze rynek jest dosyć młody, bo te baterie weszły do użytku takiego komercyjnego do samochodów elektrycznych, no zaledwie kilka lat temu. I to jest jedna z takich najnowszych powszechnie stosowanych technologii, która w ostatnich latach gości w coraz większej ilości samochodów elektrycznych. Ale skupmy się tutaj na tych zwykłych bateriach poprzednich,
takich, na których Tesle wyjeżdżają już od 2008 roku, od pierwszego Roadstera. To są baterie, które właśnie należy ładować do 80%. Na ile wystarcza taka bateria? Pierwsze pytanie. Będę się tu posiłkował moim własnym przykładem, moją własną Teslą, którą przejechałem już od nowości, czyli przez około 7 lat. Dokładnie teraz ma 480 tysięcy kilometrów. Wczoraj wyskoczyło, w zeszły weekend, przez ostatnie 3 dni zrobiłem 3000 kilometrów na jazdach testowych i jeżdżąc po Polsce, więc ten samochód naprawdę jest mocno eksploatowany. No i odpowiem Wam krótko, że bateria nigdy nie miała żadnej awarii. Nigdy w baterii nie był wymieniany żaden płyn, nigdy bateria nie była otwierana. Ściągana była, bo był kiedyś silnik tylny wymieniany, ale i do tego chyba trzeba było wyciągnąć baterię, ale nigdy bateria sama z siebie nie była w żaden sposób serwisowana ani naprawiana. I bateria moja też nie była dobrze traktowana, dlatego że jak kupiłem Teslę, to na początku nikt mi nie powiedział, nie ładuj tej Tesli do 100%, ani nie rozładowywuj do 0, do 1%. Ja naprawdę przez pierwsze lata użytkowania mojej Tesli Model S traktowałem ją bardzo, bardzo, bardzo agresywnie i myślę, że dzisiaj, no dzisiaj to szkoda by mi było tego samochodu, wiedząc jak ja traktowałem swój samochód na początku. W sensie szkoda byłoby mi nowego samochodu. Dlatego że ja bardzo często ładowałem samochód do 100%. Naprawdę, bardzo często ładowałem na Supercharger do 100%, jechałem do domu, na przykład, bo to było w Poznaniu, na przykład zostawiałem samochód na 95% na noc, na kilkanaście godzin często i potem jechałem gdzieś trasę, rozładowywałem do 1, do 0 baterię, znowu ładowałem szybko, no i przez pierwsze lata, w zasadzie do dzisiaj nie miałem możliwości ładowania w domu, więc ten samochód był głównie ładowany na ładowarkach szybkich. Mniej więcej 80% sesji ładowania, cykli ładowania w mojej tej SC to jest ładowanie szybkie prądem stałym, czyli teoretycznie coś bardziej szkodliwego dla akumulatora. Druga rzecz jest taka, że 3 razy samochód mi się rozładował. Wiele razy samochód prawie mi się rozładował. Chociażby kilka dni temu też taki słynny TikTok i shorts, którego wrzuciłem, że poszedłem na spotkanie, zostawiłem auto na 7%, a wróciłem ze spotkania po 2 godzinach i miałem 0%. I przejechałem na zerze 4%. I takich sytuacji, kiedy na zerze przejechałem, mój rekord to jest około 30 km, miałem bardzo dużo. No i to też jest bardzo szkodliwe dla baterii. Znaczy bardzo, teoretycznie bardzo szkodliwe, bo u mnie się okazało, że aż tak bardzo szkodliwe to nie jest. I po tym wszystkim, czyli po tych sesjach szybkiego ładowania, po tych rozładowaniach i po tych ładowaniach do 100%, samochód dzisiaj pokazuje degradację na poziomie 18,2%. Tutaj od razu zachęcam Was do pobrania aplikacji Tesi. Możecie skorzystać z mojego kodu polecającego, jest na dole, dzięki czemu macie chyba miesiąc za darmo. I tam możecie w tej aplikacji sobie sprawdzić dokładne statystyki. Ja Wam teraz pokażę, jak wyglądają moje statystyki. W tej aplikacji możemy wejść sobie w baterię. Tutaj w ogóle możemy wszystkie statystyki sobie przejrzeć. No i tutaj widzimy teraz aktualny stan naładowania, nasz zasięg i zasięg w prawdziwym świecie, czyli 57. I teraz wchodzimy sobie w kondycję baterii. I widzicie, mamy 18,2% degradacji, czyli łapiemy się w tym zakresie jeszcze, w którym Tesla deklaruje, że to jest jakby normalne, bo jeżeli nam degradacja wzrośnie powyżej 30%, czyli nasza pojemność całkowita baterii względem początkowej spadnie poniżej 70%, wtedy samochód łapie się na akcję serwisową, na gwarancję i wtedy Tesla może taką baterię wymienić na nową, tylko że w tych Teslach no one nie są wymieniane na nowe, tylko zazwyczaj na regenerowane. No i widzicie, że ja mam pojemność teraz dostępną 69,3 kWh. Moja Tesla to jest Tesla Model S90, czyli teoretycznie 90 pojemność bateria, ale netto ta pojemność była niższa, bo to była pojemność brutto, więc widzicie, że trochę z tego spadło, ale dla mnie to i tak jest cały czas wystarczające. Widzimy tutaj taki wykres, gdzie widzimy całą flotę Tesli Model S z podobnym przebiegiem, z taką samą konfiguracją, więc widzimy, że tutaj ja jestem jak najbardziej w normie. Tutaj pod koniec już trochę ja spadam w dół, ale tutaj jakby ta cała flota tych samochodów jest ok, jest w normie, jestem po środku mniej więcej, więc wiem, że ta degradacja nie jest jakoś wybitnie większa i tutaj właśnie to, do czego dążę, to jest to, że tak jak mówiłem na początku, ten samochód jest traktowany ekstremalnie. Gdybym od początku stosował zasady te zasady, które Tesla zaleca, o których Elon Musk pisze na Twitterze, bo wtedy jeszcze tego nie było, wtedy jeszcze tego nie
pani pisał. Gdybym się tego trzymał, to moja degradacja może by wynosiła 10%, a nie 18%. Chcę wam po prostu na tym przykładzie pokazać, żeby przesadnie nie traktować swoich baterii. Czyli jeżeli zdarzy wam się czasami, że na przykład podłączycie auto do ładowania do 100%, bo macie jechać w trasę, a jednak w tą trasę nie pojedziecie, to żebyście mogli spać spokojnie, żebyście się nie stresowali, że ta bateria za tydzień nagle wam zdegraduje o 5%. To nie działa tak, że to nagle z dnia na dzień spadnie wam 1% pojemności, tej dostępnej pojemności, dlatego że naładowaliście auto do 100%, albo że dojechaliście na 1% do ładowarki i to nie świadczy, że od razu będzie ta degradacja. Więc tutaj zalecam taką po prostu ostrożność i zdrowy rozsądek. Jeżeli możecie, to trzymajcie się tych zasad, ale jeżeli wam się nie uda to, bo coś wam wyskoczy, to po prostu nie stresujcie się też, bo te baterie są naprawdę wytrzymałe. I tutaj mówimy o setkach tysięcy kilometrów żywotności i naprawdę taki jeden incydent nawet w roku nie wpłynie znacząco na kondycję waszej baterii. No i widzicie, moja bateria już przejechała prawie 500 000 kilometrów, a mam nadzieję, że przejedzie jeszcze więcej. Te żywotności są naprawdę duże, są przypadki już Tesli, które przejechały 1 000 000 kilometrów. Ja właśnie traktuję moją Teslę jako taki królik doświadczalny, nasz polski królik doświadczalny, bo to jest jedyna Tesla, która z jednym właścicielem przejechała tyle kilometrów i po prostu chcę dojechać do 1 000 000 i pokazać wam, jak to będzie wyglądać. Jak tylko jakieś awarie się pojawią, to będę was o tym informował, ale póki co awarii żadnych nie ma. Moc ładowania jest ładna, bo 140 kW jest nawet wyższa niż jak kupiłem samochód, bo wtedy było 120 kW. Tylko że krzywa ładowania jest gorsza, bo po prostu samochód o wiele szybciej traci moc i przy 50% baterii moc ładowania spada już do około 50 kW, więc to jest najbardziej bolesne, więc staram się ładować zazwyczaj do około 60-70%, bo potem to ładowanie naprawdę jest bardzo wolne. Czy znam kogoś, kto musiał wymieniać na własny koszt baterię? Nie, nie znam nikogo, kto musiał na własny koszt to robić, ani nie znam nikogo, kto zna kogoś, kto musiał to robić. Dlatego, że po pierwsze Tesle mają długie gwarancje. W starszych Teslach S i X to jest 8 lat bez limitu kilometrów na silnik i akumulator. W nowych Teslach, w zależności od wariantu, w trójkach tych bazowych to jest 160 tysięcy kilometrów, w long range'ach to jest 192 tysiące kilometrów i w S-kach i w X-ach 240 tysięcy kilometrów. We wszystkich wariantach lub 8 lat na baterie i silniki, więc tutaj ta gwarancja jest bardzo długa i jeżeli kupujecie nową Teslę, no to tak naprawdę raczej nie dociągniecie do końca gwarancji. No jak ktoś dużo jeździ, no to może tak być, że dojedzie do tych 160 czy do 200 tysięcy kilometrów i tą gwarancję wyczerpie, ale tak jak widzicie na przykładzie mojej Tesli, te baterie są bardzo wytrwałe, a ta Tesla jest 7-letnia, a wyobraźcie sobie, o ile bardziej są dopracowane te nowe Tesle, więc one jeszcze większe przebiegi zrobią. Dodatkowo baterie LFP w tych bazowych trójkach, one mają jeszcze większą żywotność, co oznacza, że naprawdę nie musicie się stresować. Nawet jeżeli kupujecie samochód elektryczny z drugiej ręki i kupujecie taką Teslę 3-letnią z przebiegiem na przykład 100-150 tysięcy kilometrów, to tutaj też zalecam naprawdę dużą spokojność i nie obawiajcie się, bo te samochody naprawdę jeszcze pojeżdżą i uwierzcie mi, że wy jako drugi właściciel pojeździcie i jeszcze trzeci właściciel i prawdopodobnie czwarty i piąty też jeszcze pojeżdżą, nie będą musieli się stresować o baterię. A jak już jesteśmy przy wymianie baterii, to tutaj chciałbym też uczulić, że to nie jest tak, że bateria ulegnie awarii i musimy cały pakiet wymieniać na nowy i płacić na przykład 80 czy 100 tysięcy złotych za taką baterię. Bo bateria do trójki, z tego co się orientuję, kosztuje jakieś właśnie 60-80 tysięcy złotych i to nie jest tak, że całą baterię musimy wymieniać. Oczywiście jakbyśmy pojechali do Tesli i prywatnie wymienić baterię, no to Tesla by nam wymieniła po prostu tą baterię na nową. Ale są już na rynku firmy, które zajmują się naprawą takich baterii. Bo w przypadku baterii litowo-jonowych to działa tak, że awarii zazwyczaj ulega jedno ogniwo. To jest tak jak z łańcuchem. Wyobraźcie sobie, że macie taki zwykły łańcuch i go chcecie rozciągnąć jak najbardziej, więc w którymś momencie po prostu jedno ogniwo puści i to będzie to najsłabsze ogniwo. I tak samo jest w przypadku baterii. W bateriach jest też tak, że zazwyczaj pada jedno ogniwo. Jak wejdziemy sobie w tryb serwisowy Tesli, czy gdzieś tam wejdziemy sobie w jakieś aplikacje, które umożliwiają podgląd dokładny baterii, to widzimy, system pokazuje nam dwa ogniwa, które mają najwyższe napięcie i najniższe napięcie. No i chodzi o to, że jak im większa rozbieżność między tymi napięciami, no to znaczy, że to jest gorszy stan baterii, że tak powiem kolokwialnie, prostym językiem. Jeżeli dane ogniwo
jedno ogniwo straci swoje napięcie na tyle, że będzie to niebezpieczne dla baterii, to po prostu BMS, czyli Battery Management System, czyli po polsku system zarządzania baterią, po prostu dezaktywuje cały pakiet, prosto mówiąc, po prostu wyłączy możliwość użytkowania takiej baterii dla bezpieczeństwa. I pamiętajcie, że tu chodzi o jedno ogniwo. I teraz co zrobić? Wymienić całą baterię? No można wymienić całą baterię, ale tamte ogniwa, powiedzmy te 99% pozostałych ogniw dalej są sprawne i dalej mogą robić kolejne setki tysięcy kilometrów, więc łatwiej jest po prostu otworzyć tę baterię. Wyjąć uszkodzony moduł, bo w Tesli mamy różną ilość modułów. Otwieramy moduł, wymieniamy poszczególne ogniwo, no i wtedy auto jedzie dalej. I widzicie, bardzo łatwym kosztem, bardzo niskim kosztem, bardzo łatwo można naprawić, znaczy może nie łatwo, bo to nie jest łatwa naprawa, to trzeba mieć już doświadczenie i uprawnienia do wysokich napięć i trzeba wiedzieć po prostu, co się robi. Ale da się taką baterię naprawić i za kilka, może kilkanaście tysięcy złotych da się naprawić, wymienić takie uszkodzone ogniwo i przywrócić taką baterię do życia. Nawet jeżeli nie, no to można kupić tą nową baterię, tą odsprzedać albo wymienić, zrobić z niej magazyn energii. Jest dużo rozwiązań, ale sprowadza się to wszystko do tego, że bardzo rzadko są takie awarie, a jak już będą, bo te samochody będą coraz starsze, więc coraz więcej przypadków będziemy mieli takich, że te baterie są uszkodzone, no to można wiele rzeczy z nimi zrobić. Na koniec chciałbym Wam zrobić takie porównanie do traktowania baterii, żeby Wam to lepiej zobrazować. Wyobraźcie sobie siebie zmęczonych na przykład po takich dwóch dniach pracy bez snu, tak naprawdę już jesteście na resztkach sił i to jest właśnie bateria, która ma powiedzmy 1%, czyli jest zmęczona, nie ma siły, działa źle i bardzo łatwo można spowodować wypadek czy jakąś awarię, czyli zawał na przykład, albo w przypadku auta rozładowanie samochodu. Teraz wyobraźcie sobie drugą skrajną sytuację, że jesteście wyspani, śpicie sobie tam 10 godzin, wstajecie i pomimo tego, że jesteście wyspani, to jeszcze ładujecie w siebie na przykład 3 filiżanki espresso, jakąś kawę, jeszcze energetyka pijecie, jesteście po prostu nabuzowani energią, co też jest nie do końca zdrowe. No i teraz jak już spotkamy się w pośrodku, czyli na przykład na tych 60, 70, 80%, czyli jesteście wyspani, ale już po powiedzmy kilka godzin na nogach, jesteście już najbardziej produktywni, czyli powiedzmy taka 8, 10 godzina rano, kiedy już jesteście chwilę po spaniu, ale jesteście w pełni produktywni, no to jest właśnie taki stan baterii powiedzmy obrazując to 80%, kiedy bateria czuje się najlepiej. I zalecam właśnie pomyśleć trochę o tej baterii jak o człowieku po prostu, który też się jakoś czuje. I zróbcie tak, żeby ta bateria po prostu czuła się dobrze, tak jak wy. Czyli tak jak wy się źle czujecie, będąc na 1%, czyli będąc zajechanym człowiekiem, tak samo bateria się źle czuje. Tak samo bateria źle się czuje, jak jesteście przesadnie wyspani, jeszcze walicie w siebie energetyki i kawę. Więc po prostu zróbcie to tak zdroworozsądkowo i wtedy będzie najlepiej dla baterii. Na koniec przypominam Wam jeszcze o jazdach Tesla Model X. Czekam na Was. Naprawdę warto się przejechać i poczuć to przyspieszenie. Mamy tutaj 6 miejsc, więc w 5 osób możecie przyjść na taką jazdę. No i ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dałem trochę do myślenia i trochę rozwiałem wątpliwości, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzu. Subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne, żeby polecał się innym użytkownikom, którzy szukają odpowiedzi na swoje pytania. Ja Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!